Fanatyzm partyjny jest największym rakiem społeczeństwa, zamieszkującego rzecz jasna nad Wisłą. Nie jest on domeną naszych czasów. Dawniej występował równie w dużym nasileniu, z tą różnicą, że kretyni po prostu z poprzedniej epoki nie mieli takiego szerokiego wachlarza możliwości, aby się ujawniać. Mówię o nim, w sensie o partyjniactwie, nieustannie. I wiem, że wielu z was dzięki podawanym tutaj przykładom i argumentom coraz bardziej dostrzega ten problem. Jeżeli byłbym szefem tajnych służb obcego, nieprzyjaznego nam państwa, a miałbym za zadanie rozbijanie jedności wśród polskich obywateli, to powiem wam, że nie przejmowałbym się specjalnie wykorzystywaniem do tego celu najbardziej doświadczonych i przenikliwych agentów. Na odcinek Polski wysłałbym po prostu największych kretynów ze swojej drużyny, bo jak się okazuje, wzniecanie nienawiści wśród Polaków do samych siebie, czy też do ludzi mieszkających w Polsce, nie należy do najbardziej skomplikowanych mechanizmów. Partyjniactwo przeżarło mózgi ludzi po obu stronach barykady do tego stopnia, że nie są oni w stanie podejść racjonalnie do żadnej ze spraw, która dotyczy wspólnej przestrzeni, na której przyszło nam przecież żyć, a którą zwykliśmy nazywać Polską. Są rzecz jasna sprawy, które będą nas dzielić. Takie chociażby jak zabijanie niewinnych dzieci w łonach matek. Ale jest też ogrom tematów, które dotyczą każdego z nas bezpośrednio. Czy to katolika, czy protestanta, wierzącego i niewierzącego. Żołnierza i cywila, polityka. No i tego, co ciężką pracą próbuje jakoś wiązać koniec z końcem. Są sprawy, które wzrastają wyżej ponad partyjne dolegliwości, jakiejś tam naszości i waszości, w których przynajmniej teoretycznie powinniśmy być zgodni, przynajmniej udawać, że jesteśmy monolitem na zewnątrz. Taką sprawą jest nasze bezpieczeństwo. Tu rzecz, wydawałoby się, jest prosta. Każdy przecież chce, aby Polska była jak najdłużej krajem bezpiecznym. No ale tutaj też nie jesteśmy w stanie mówić wspólnym głosem. Dlaczego? No właśnie. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę. O polityce i sprawach społecznych. Dziś o tym, jak skutecznie podciąć gałąź, na której wszyscy, czy tego chcemy, czy też nie, wspólnie siedzimy. Oraz o tym, jak bardzo będziemy znów zaskoczeni czymś, do czego można było się przecież jeszcze przygotować. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Coś się odkorkowało i powoli suniemy w kierunku 90 tysięcy subskrypcji, a to przybliża nas do otwarcia kolejnego etapu życia kanału Marek Miśko Czuwaj. Jeszcze w fazie projektu, bo jak słychać z dźwiękiem mamy pewien problem, potrzebujemy wygłuszenia ścian i sufitów, ale drobnymi kroczkami uda nam się to wszystko wspólnie zrealizować. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Bez was to wszystko by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami tego nieść, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, wierzy, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie jak zwykle postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Czasy są nieciekawe. Nieciekawe i kropka. Albo ciekawe, jak mówi stary chiński aforyzm. Pamiętacie? Obyś żył w ciekawych czasach. To taka przestroga, a w zasadzie klątwa. O ile jeszcze 2 lata temu część ludzi powątpiewała, a większość nie dopuszczała do siebie myśli o żadnym zbliżającym się konflikcie, który mógłby dotknąć nas bezpośrednio, no to dziś oceny w tej kwestii znacząco się zmieniły i nie mówimy już o tym czy, ale kiedy nastąpi i jakie przybierze ta katastrofa rozmiary. Cały świat zwiększa tempo i szykuje się, co zaraz będę zresztą udowadniał, na czasy, których nasza generacja jeszcze nie znała. W naszym mentalnym bantustanie babrzemy się natomiast w wewnętrznej rywalizacji, która powinna zejść na dalszy plan.
Rozprawiamy o tematach, które powinny zostać przynajmniej zawieszone, bo dziś podstawową kwestią, sprawą i wyłączną w zasadzie jest nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo militarne, energetyczne i żywnościowe. I byłego ubeka, i tego, co spał w swoim czasie na styropianie, i tego, co nie zaufał tym, co przestawiali zwrotnicę w 89 roku i opowiadali, jak to teraz będzie pięknie, kiedy pojedziemy nowym torem życia. Dotyczy to absolutnie wszystkich. Rak dziennikarstwa. Kolejne państwa przestawiają swoją gospodarkę na kierunek wojenny. Rosja zrobiła to już rok temu, a teraz dołączyły do niej chociażby Niemcy i Francja. Ale polska opinia publiczna nie jest o tym informowana, ponieważ dziennikarska masa, zarówno po jednej, jak i drugiej stronie tej ideologicznej barykady, zaprząta nam głowy w swoich programach pierdołami o plemiennej politycznej rywalizacji, która osłabia nasz kraj, ogranicza umysły, wzmacnia podział wśród społeczeństwa i zamiast ci dziennikarze dociekać prawdy, otwierać nasze głowy i pozwalać nam poszerzać horyzonty, zaniżają u wielu ludzi poziom do poziomu zwierząt. I nie chcę tutaj nikogo obrazić. Mówiąc o zwierzętach, porównując cechy do tych zwierząt, mam na myśli rzecz jasna przewagę instynktu i emocji nad rozumowym pojmowaniem spraw. Jakąś gradację wartości podawanych nam informacji. Nie chcę tutaj nikogo obrażać, chociaż mógłbym i na to zasługują. Władcy umysłów. Trzecia władza opływająca w luksusy. Dlaczego od zawsze byli usłużni wobec każdej władzy? Bo władza daje apanaże i sprawia, że można zarabiać ogromne pieniądze. A pieniądze są potrzebne. Do czego potrzebne są pieniądze? Do życia. Jakiego życia? Do życia na wysokim poziomie. I do tego przyzwyczaili się zarówno jedni, jak i drudzy. Ci i tamci. Ci niby z prawej i ci z lewej strony. Szybko zamienili więc swoją działalność dziennikarską w działalność tuby propagandowej dla swoich mocodawców. W swoim czasie myśleliśmy, że nie ma nic bardziej żenującego w dziennikarstwie niż to, co uprawiał przez wiele lat Tomasz Lis. Aż tu nagle przyszła pani Cholecka, a później sobie odeszła i przyszli kolejni. Nic nowego pod słońcem. Było przecież tak pięknie, gdy Platforma dawała zarobić, prawda? Światło kamer, kilkumilionowa publiczność, sława, kasa, wywiady i spotkania w zakładach pracy i nagle nowa władza odsunęła od dziennikarskiego koryta publicystów związanych z tą poprzednią, no i łatwo im się przestawić nie było. Pamiętacie, jak szukali pracy? Tak zrodziła się właśnie nienawiść jednych do drugich. W ten sposób dziennikarze stali się politycznymi pitbullami, którzy w dużej mierze nie potrafią już przedstawić nam rzeczywistości taką, jaka ona jest. Ale przed wydaniem informacji na światło dzienne nakładają na te informacje ideologiczne kalki. Rozumiem, że dziennikarz może nie zgadzać się z jakimś politykiem, ale nie powinien oficjalnie zionąć do niego nienawiścią, która przekłada się później na ocenę faktów. Orężem dziennikarza jest możliwość zadawania pytań i dociekanie prawdy. Aby dowieść tego, co mówię, podam jeden prosty przykład, przecież z ostatnich 2 lat. Pamiętacie, gdy PiS budował mur na granicy z Białorusią? Mainstream lewicowy, zabaniowany w odpowiedni sposób, tworzył setki materiałów prasowych i reportaży, również w prasie zagranicznej, które to materiały odczłowieczały zarówno politycznych inicjatorów tego pomysłu, jak i strażników granic, którym winni przecież jesteśmy naszą wdzięczność i poszanowanie. Chociażby ta pani rzecznik ze Straży Granicznej, która nieustannie na pierwszym froncie informowała o tym, co dzieje się na granicy z Białorusią. Została zwolniona z pracy z tego miejsca, które piastowała po 2 czy 3 tygodniach od przejęcia władzy. Nawet tam dotarło to sito śmierci. Więc powstawały programy, filmy o katastrofie humanitarnej. Sami zresztą wiecie, jak było. No i nagle władza się zmienia. I już nie ma decyzji o wyburzeniu muru. Wręcz przeciwnie, jest zgoda na jego dalszą rozbudowę i wzmocnienie. I co robią te same media? Ci sami dziennikarze i celebryci. Milczą we wszystkich językach świata i jakimś dziwnym trafem granica Agnieszki Holland nie doczekała się swojej drugiej części. Tymczasem słyszę kolejnych dziennikarzy, którzy w głównych programach swoich stacji przepytują kolejnych polityków nie o stan schronów, uzbrojenia, o szkolenie społeczeństwa na wypadek przyjścia najgorszego. Nie dociskają w tematyce sytuacji energetycznej. Nie mówią o tym, jak wzmocnić gospodarkę,
ale o tym, że albo popili sobie w hotelu poselskim, że po dobrej wódce pisali tweety o tym, kto będzie kandydował na nowego prezesa partii, której przecież przyszłość partii nic normalnych ludzi nie powinna obchodzić. A następnie zajmują głowy ludzi marginalnymi sprawami, chociażby taką jak ta, czy jeden albo drugi polityk powinien za to i za tamto wylecieć z partii. Albo że tamten 18 lat temu powiedział o narodzie, którego nazwy nie można rzecz jasna wymawiać, że jest obłudny, a jego ogólna postawa godna pożałowania. I czy dziś za to przeprosi? Zwróćcie na to uwagę. Przeprosi. Po czym poznać dziennikarza idiotę? Że gdy nie ma intelektualnych zdolności na uniesienie jakiegoś ważnego tematu, zajmuje się bzdurami i próbuje uszyć newsa, pytając swojego rozmówcę o to, czy ten za coś tam przeprosi. Przeprosi pan, że pił, że powiedział, że nazwał, że poszedł za daleko? Z czego wynika takie podejście do dziennikarskiego zawodu, który przecież w swój konstrukt ma wpisaną pewną misję społeczną, a przynajmniej miał w moich czasach? Z poziomu i podstawowej jakiejś elokwencji. Z braku wiedzy i oczytania. A może oni naprawdę uważają, że te wszystkie tematy, które suflują nam w swych przekazach dnia, mają kolosalne znaczenie dla naszej przyszłości, dla moich i dla twoich dzieci? Czy bowiem większość społeczeństwa żyje? Tym, co media wykreują w swoich redakcjach. Następnie przemielą przez internet, no i co w sposób wymięty i przeciśnięty przez trzecio- i czwartorzędne umysły dotrze do odbiorcy, głównie za pomocą social mediów. Na dziennikarstwo konwencjonalne nie mamy więc co liczyć. Dlatego uważam, że przestrzeń w internecie, chociażby taka jak ta, którą tutaj wspólnie tworzymy, ma szansę na poszerzenie horyzontów zarówno mnie, jak i państwu. Marzę o takim dziennikarstwie, które nie ukierunkowuje ostatecznie ludzi, ale pobudza swoją formą do najmniejszej chociażby refleksji. Do takich programów, które sprawiają, że człowiek sięga po książkę, sprawdzi, zdobędzie jeszcze większą wiedzę, no i będzie przez to bardziej świadomym obywatelem. O jakichś medialnych produkcjach, które dotrą do szerokiej publiczności swoim oddziaływaniem, a jakąś siłą przekazu zmuszą polityków do zajmowania się sprawami najważniejszymi, a nie tym, kto, co, gdzie i ile wypił. To, na co było stać prawicę przez te wszystkie lata, no prawicę, nazwijmy to umownie, chodzi mi o ten czas, kiedy rządził Prawo i Sprawiedliwość, to było nieustannie odgrzewanie kotletów, robienie programów o przeszłości. My znamy przeszłość, wiemy jak ona wygląda i wcale nie trzeba jej w jakiś tam sposób nawet symboliczny przedstawiać. My chcemy wiedzieć, jaka jest przyszłość Polski. Wiemy, kto rządzi Polską. Wiemy, kto nią zarządzał przez te wszystkie lata od czasu Okrągłego Stołu. Ale prawica nie stworzyła nam nic, z czego bylibyśmy dumni. Ta prawica pisowska, co dzisiaj moglibyśmy odcinkowo oglądać i pokazywać swoim dzieciom. Mówić, jaka będzie nasza przyszłość i jak ona powinna wyglądać. Mówiliśmy nieustannie o przeszłości. Znamy przeszłość, jak rzekłem. Gdzie energia atomowa? Gdzie CPK? Gdzie jest pełne uwolnienie gospodarki? Albo gdzie są nowe fabryki amunicji dużego kalibru? Dlaczego nie powstają? Dlaczego współcześni dziennikarze nie mówią, że tych fabryk nie ma z powodu braku komponentów i wykwalifikowanej kadry inżynieryjno-technicznej? O tym niedobrze jest mówić, bo konkretne pytania mają to do siebie, moi mili, że można się narazić władzy. A władza, ta czy tamta, jest przecież gwarantem bezpieczeństwa i dobrobytu. Poszczególnych redakcji, rzecz jasna. Przyszli więc do rządu kolejni i mówią, że będą rozliczać. A ja coś myślę, że tak jak PiS nie rozliczył swoich poprzedników, tak poprzednicy, którzy dziś jawią się jako całkiem nowi, nie rozliczą nic, co jest istotne z punktu widzenia naszego wspólnego bezpieczeństwa i ogromu nadużyć. Z jednej bowiem strony zrobienie z pani Sroki, przewodniczącej speckomisji do spraw Pegasusa, jest jakimś tam rechotem z poważnej niby sprawy, a z drugiej strony nie powstała żadna komisja, która mogłaby wyjaśnić nam, dlaczego wbrew prawu, a nawet konstytucji, premier Mateusz Morawiecki w czasie tego, co okazało się zupełnie czymś innym, zrujnował życie setkom tysięcy obywateli swoimi decyzjami, o których tragedii tych obywateli przecież nie usłyszycie, bo nikt ich zniszczonym życiem, tak bym powiedział, i interesami nie chce się zajmować. A sądy wydają kolejne wyroki i mówią, że rząd, rujnując im życie, nie miał racji. A o czym dziennikarze powinni informować w pierwszej kolejności i drążyć temat, aby władza musiała działać? W moim przekonaniu dziś na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo. Dlaczego dziś? Bo jest jeszcze pewien czas na reakcję, na lepsze przygotowanie.
Czy po raporcie NIK-u, który mówił, że polscy cywile całkowicie pozbawieni są możliwości schronienia się w swoich miastach, coś się zmieniło? Czy ktoś nas informuje, jak mają się sprawy po ponad miesiącu od publikacji tych porażających informacji, statystyk? Czy przywrócono obronę cywilną, której jako takie funkcjonowanie, mam nadzieję, nieopatrznie, zlikwidowano za pomocą ustawy o obronie ojczyzny i to przez rząd Prawa i Sprawiedliwości bez żadnych przepisów przejściowych? Czy słyszeliście, jak zmienia się właśnie gospodarka jednego z najsilniejszych krajów Europy i siódmego według nominalnego PKB na świecie? Mówię tu rzecz jasna o Francji. Cóż nam podaje pierwszy program telewizji francuskiej? Prawdą jest, że sektor przemysłu zbrojeniowego produkuje w nietypowym tempie. MBDA, producent pocisków, podwoił swoje zamówienia w 2023 roku do 10 miliardów. Trudności są jednak znacznie większe. Brakuje prochu do spłonek i surowca do prochu, ponieważ Chiny wstrzymały dostawy. Banki niechętnie też finansują sektor, co jest źle oceniane przez ich akcjonariuszy. DNA, czyli dziennik Le Dernier Nouvel d'Alsace. Czy Francja ma środki na realizację swoich ambicji militarnych, mimo że brakuje jej prochu do produkcji broni? Granice przemysłu obronnego, zwłaszcza przemysłu zbrojeniowego, można spotkać wszędzie, we Francji, w Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Nie jest to specyficzne dla Francji. Mieliśmy przemysł zaplanowany na czas pokoju. Dziś musimy go przygotować na czas wojny. Nie zwiększymy jednak z dnia na dzień zdolności produkcyjnych do czasu wojny. Potrzebujemy obrabiarek, komponentów, materiałów. Wszystko to wymaga czasu. Znaczące ożywienie w przemyśle obronnym zajmie nam od 2 do 4 lat. No i Ministerstwo Obrony Francji. Przywrócenie zdolności produkcyjnych to główny cel naszych zainteresowań. W obliczu konfliktu zapoczątkowanego przez Rosję na Ukrainie, francuski przemysł obronny od kilku miesięcy wszedł w gospodarkę wojenną. Celem jest to, abyśmy byli w stanie zapewnić długotrwałe możliwości w przypadku potrzeb dla naszej armii lub na rzecz naszych partnerów. To rozległy projekt prowadzony przez Ministerstwo Obrony Francji z udziałem przedsiębiorców. I na koniec France 24. Wyścig zbrojeń we Francji. Przemysł obronny na progu wojny. No i to samo dzieje się w Niemczech, w Rosji i wielu innych krajach świata, a u nas głównym newsem jest pijany poseł piszący bzdury na Twitterze. Albo tutaj, proszę bardzo, Hiszpania. Norweska firma zbrojeniowa Kongsberg poinformowała, że hiszpański rząd podjął decyzję o zwiększeniu potencjału swojej obrony powietrznej poprzez zakup dodatkowych jednostek ogniowych systemu NASAMS, czyli Narodowego Zaawansowanego Systemu Rakiet Ziemia-Powietrze, oczywiście produkcji norweskiej. A my? Gospodarka wojenna. Co to jest? Co to oznacza? Ekonomia wojenna polega na dostosowaniu pewnych struktur gospodarczych kraju do potrzeb prowadzenia działań wojennych. W czasie wojny, jak pewnie wszyscy się domyślacie, zmieniają się priorytety ekonomiczne i stają się one, mówię w ramach tych priorytetów, w ramach ekonomii, podporządkowane celom militarnym, co wymaga od państwa przejęcia kontroli nad gospodarką i kierowania jej działalnością w sposób, który najlepiej służy potrzebom nie zwykłym ludzkim, ale wojennym. Rząd musi więc finansować zakup broni i amunicji, musi utrzymać siły zbrojne, zresztą coraz większe, oraz rozbudowę infrastruktury wojskowej. No i realizacja tych często bardzo karkołomnych działań wymaga wykorzystania istniejących zasobów, ale to jest zazwyczaj za mało, więc trzeba zwiększyć obciążenia podatkowe, cięcia innych wydatków publicznych lub zaciągać długi. Te działania prowadzą do głębokich zmian w strukturze gospodarczej, a rząd wprowadza różnego rodzaju regulacje i zachęty, by skłonić przedsiębiorstwa do zwiększania produkcji militarnej, co odbywa się kosztem produkcji dóbr cywilnych. No i w efekcie to wszystko zamienia nasz rynek pracy w zupełnie inny niż ten, do którego się przyzwyczailiśmy, i tak dalej, i tak dalej. Skoro wiemy już, czym jest gospodarka wojenna i wiemy, że część poważnych państw poważnie podchodzi do tematu, to dlaczego u nas nikt o to nie pyta? Dlaczego dziennikarze nie budują w społeczeństwie jakiejś pozornej chociażby jedności i nie wykorzystują ku temu swoich wpływów? Na przykład kilka dni temu prezydent Polski Andrzej Duda spotkał się z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem. No i ten Trump właśnie ma ogromne szanse na ponowną reelekcję w listopadzie tego roku. Jego wybór może zmienić wiele, wiele rzeczy na świecie, w tym również wpłynąć na wyhamowanie zbliżającego się konfliktu.
No i naturalną rzeczą dla każdego myślącego człowieka jest to, że powinniśmy jako państwo mieć dobre relacje z każdym, kto może się przysłużyć do realizacji naszych celów. W tym przypadku tym celem jest bezpieczeństwo. Ale nie. Znajdują się tacy, którzy chorzy z nienawiści nie potrafią się wznieść ponad swoje lęki i defekty i piszą o tym spotkaniu na przykład to. Tomasz Lis. Głupi i głupszy. Tacy ludzie, ludzie tego pokroju, nie są w stanie już zrozumieć nic. Nie są w stanie zrozumieć, że gra toczy się o coś znacznie większego niż ich rozdmuchane kiedyś ego. W tej sprawie każdy powinien inicjatywę takiego spotkania poprzeć i to bez względu na to, kto byłby wówczas prezydentem reprezentującym Polskę, a przynajmniej ugryźć się w język. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby to spotkanie było dogadane z premierem Donaldem Tuskiem, dlatego że tak się robi tę politykę. Gra się na różnych fortepianach. Jeżeli Polska to zrozumiała, to Bogu niech będą dzięki. Bo ta sprawa dotyczy naszych relacji z mocarstwem, a w związku z tym bezpośrednio naszego bezpieczeństwa. Niestety politycy w demokracji są reprezentacją narodu i nie malują oni, jak chcieliby niektórzy, żadnego obrazu rzeczywistości. Co robią więc politycy? Jak myślicie? Oni po prostu stawiają przed nami lustro. Tak jak społeczeństwo głosuje za takimi politykami, takie w rzeczywistości jest. I w konsekwencji na to samo zasługuje. Oni są naszym odbiciem, bo my ich tam posyłamy. Więc jeżeli widzimy panią Yahirę, to wiedzcie, że tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi na nią zagłosowało, powiedzmy, że tylu jest ludzi, którzy mogą się obejrzeć w tym odbiciu, bo one są identyczni. Tymczasem zamiast zawiesić topory wojenne, podjąć jakąś minimalną, chociaż próbę wspólnej gry do jednej bramki, przynajmniej na arenie międzynarodowej, politycy w Polsce nadal prowadzą wyniszczającą grę na tym zapyziałym polskim podwóreczku, która zniechęca wielu obywateli do podejmowania jakichkolwiek aktywności dla swojego państwa, przez co większość ludzi traktuje państwo jako swojego przeciwnika w codzienności. A przecież to samo państwo za chwilę zgłosi się do swoich obywateli o pomoc. Również tę, która może się okazać pomocą ostateczną. Więc kiedy ta banda niedojrzałych i ograniczonych nienawistników zamierza w takim razie zacząć organizować naród? To jest moje pytanie, które by stabilizowało tę naszą całą audycję. Stabilizować wewnętrzną sytuację naszego kraju. Na miesiąc przed wybuchem kolejnego września? Wrzucają dziś na agendę tematy zastępcze, rozpalając Polaków do granic wytrzymałości, zamiast skupić ludzi wokół jednego celu. To jest jedno wielkie nieporozumienie. Ci ludzie zajmujący dziś ważne stanowiska i ci, którzy zostali zmuszeni, aby z nich ustąpić, są dokładnie tym samym. Grają na tych samych strunach. Widzą, co dzieje się na świecie, a walczą o głosy wyborcze i wyniszczają nas wzajemnie. Podzielili społeczeństwo, nastawili przeciw sobie, zniszczyli naród i skutecznie zniechęcają tych jeszcze oddanych do jakiejkolwiek wzmożonej aktywności. Jak mamy bowiem poważnie traktować państwo, w którym jedni i drudzy dla przejęcia nad nim pełnej kontroli dopuszczali się wówczas i dopuszczają się dzisiaj nadwyrężenia tego, co nazywalibyśmy formami prawnymi? Prezydent mojego kraju mówi wprost, że obecny rząd stworzył prokuraturę, która nie ma żadnego umocowania prawnego. Panie prezydencie, chciałem spytać jeszcze o kilka rzeczy, które dzieją się w tej chwili bezpośrednio w Polsce. No, dosłownie w czasie, kiedy pan jest tu w Stanach Zjednoczonych, prokuratura zechciała przedstawić zarzuty posłom Kamińskiemu i Wąsikowi za to, że podjęli obowiązki posłów, pomimo, jak twierdzi prokuratura, wyroku, który zakazywał im tego, ale w czasie, kiedy to się stało, oni byli już po ułaskawieniu przez pana prezydenta. Jak pan interpretuje i co pan sądzi na temat tej sytuacji? Jaka prokuratura, panie redaktorze? Ta, którą sobie wytrzepał z rękawa pan Bodnar? Pan Bodnar wytrzepał sobie prokuraturę z rękawa. Wymyślił sobie na kompletnie bezprawny sposób wyłonienia nowego prokuratora krajowego i go zrealizował wbrew moim protestom. Ja napisałem w tej sprawie listy zarówno do pana Bodnara, jak i do premiera, protestując przeciwko temu. Protestowały przeciwko temu także i inne organizacje. Były takie organizacje, które odmówiły swojego udziału w procedurze konkursowej, właśnie twierdząc, że jest ona pozbawiona podstaw prawnych, że jest, krótko mówiąc, bezprawna. Premier kraju pisze natomiast bardzo niepokojącego tweeta. I o ile zgadzam się z jego pierwszą częścią, to ostatnie zdanie bardzo mnie zastanowiło.
Niedoszły zamachowiec na prezydenta Zełenskiego, Polak działający w porozumieniu z rosyjskimi służbami, aresztowany 2 dni temu. Białorusin pracujący dla Rosjan, który zlecił 2 Polakom zamach na współpracownika Nawalnego, zatrzymany. Zamachowcy też już w areszcie. Powiązani są ze środowiskami kibicowskich ultrasów. To tylko w kwietniu. Dla kolaborantów rosyjskich służb nie będzie żadnej pobłażliwości. Wypalimy żelazem każdą zdradę i próbę destabilizacji. Chodzi mi o to ostatnie zdanie, a mianowicie próbę destabilizacji. Czym według premiera jest próba destabilizacji? Jeżeli ktoś ma odmienne zdanie niż rząd w kwestii Ukrainy czy państwa, którego nazwy oczywiście nie można wymawiać, to zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, podciągnięty pod próbę destabilizacji? Albo to pisanie o środowisku kibicowskich ultrasów. Po co zostało ono wskazane w tej wiadomości? Przecież ci ludzie, jeżeli zostali zatrzymani, mieli też inne, jakieś na przykład zawody, jeździli jakimiś samochodami. Niech będzie, że jeden z nich był stolarzem, a drugi, dajmy na to, weterynarzem. Czy to uprawnia do tego, aby stygmatyzować jakąś grupę i pisać: zamachowcami zatrzymanymi byli powiązani z szewcami i weterynarią w regionie ludzie? Bo przecież gdy przyjdzie co do czego, to właśnie na tych kibiców będzie można liczyć. Ktoś robi jednak wszystko, aby coraz większe grupy ze sobą się antagonizowały. Aby coraz większej grupie osób się po prostu nie chciało. I powiedzcie, czy to nie jest straszne? Bo mnie to osobiście przeraża. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom, którzy są zaangażowani w rozwój tego projektu. Mam nadzieję, że już niedługo uda nam się zainstalować w studiu ogrzewanie, bo póki co jest tu zimno. Jest to stare budownictwo i trzeba się trochę przemęczyć i powalczyć o wygłuszenie ścian, o wygłuszenie drzwi wejścia do środka oraz o ciepło. Ale wspólnymi siłami myślę, że dam radę. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany wsparciem i rozwojem naszego projektu, wszystkie informacje znajdziecie w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. Za to, co już dla nas robicie, serdecznie dziękuję. A na odchodne. Są takie momenty w życiu Państwa, gdzie wewnętrzne spory, nawet te najbardziej zaognione, powinny zejść na dalszy plan. Wydaje mi się, że taki czas właśnie nadszedł. I o ile mogę nie chcieć i nie chcę nawet czuć żadnej jedności z nienawistnikami, którzy z mordowania nienarodzonych dzieci robią sobie sztandar dla swojego marnego jestestwa i ręki takim ludziom, jak zapowiedziałem, nie mam zamiaru podawać, po prostu brzydzę się nazizmem i komunizmem, to jednak żyjąc w jednym kraju mam z nimi, a przynajmniej tak mi się naiwnie wydaje, jakiś jeden cel, chociaż jeden wspólny cel. Tym celem jest maksymalne przygotowanie się na nieuchronne. Bo w okopach ludzie walczą i giną równo. To ostatnia chwila, aby zająć się na poważnie takimi przygotowaniami. Przykład jednak musi pójść z góry. Politycy muszą zrozumieć, że to nie jest dobry czas na podkręcanie wewnętrznych sporów dla doraźnych politycznych korzyści, ale czas na przygotowanie. Pięknie w tej sprawie przemawiał Franciszek Ksawery Dmochowski na otwarciu Kolegium PR-ów w roku 1790 w Warszawie, a przypomniał mi ją nieżyjący już Aleksander Krawczuk w swojej Starożytności odległej i bliskiej. Puentując ten fragment: trzeba by te słowa wypowiedziane przed ponad 200 laty ryć złotymi głoskami w każdej sali posiedzeń naszego kraju. I ja tak uważam. Z tekstem tym Państwa zostawiając. Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Lecz my Polacy mamy nasze szczególniejsze pobudki do zakochania się w Rzymian języku. Rzymianie byli wolnym narodem. Polacy są wolni. Gdzież lepszych wzorów wolni, jeżeli nie z wolnych szukać będziemy? Gdzie się napawać tym duchem gorliwości, cnoty, miłości ojczyzny, szlachetności umysłu, jeżeli nie z dzieł tego narodu, w którym najświętsze obywatelstwa przykłady istniały? W ich pismach widać sztukę władania umysłami, utrzymywania zgromadzenia, poruszania serc, przekonywania rozumów. W nich widać cały majestat narodu, całą jego moc i powagę. Ich rady są żywym obrad naszych obrazem. Jakiż to wspaniały widok wymownego męża w obecności poważnego zgromadzenia. Tam wolny obywatel mocą dowcipu i wymowy staje się panem umysłów.
a panowanie jego tym słodsze, że nie siłą i gwałtem wzniesione, lecz przekonaniem i poruszeniem nabyte. Pełne są dzieje ludu rzymskiego tej wolnej i obywatelskiej wymowy. Otwórzmy Liviusza, Salustiusza. Tam obaczymy, jaką Rzymianie mocą i jaką przezornością mówili. Tam się nauczymy, że nie na tym wymowa zawisła, aby wiele mówić, aby mniej stosownym rozumowaniem czas wycięczać, aby ustawicznymi ustępstwami i powtarzaniem niczego nie dowodzić i nudzić słuchających, lecz żeby tyle mówić, ile potrzeba. Żeby tak mówić, aby przekonać, żeby rzecz zupełnie objąwszy, przelać ją w umysł drugich i do swojego przeświadczenia słodko nakłonić. Żeby się upornie bez przyczyny nie sprzeciwiać, lecz dowodami odpierać, a oczywistości, prawdzie i dobru ojczyzny z uszczerbkiem nawet własnego interesu szlachetnie się poddać. Takie tam przykłady prawdziwej i republikańskiej wymowy łacińska literatura podaje.